wielkim mieście żyło sobie dwoje dzieci, które kochały się jak rodzeństwo, choć nie były spokrewnione. Chłopczyk i dziewczynka mieszkali w sąsiadujących domach, więc większość czasu spędzali razem, najczęściej na zabawie i czytaniu książek. Szczególnie zaś upodobali sobie przesiadywanie w różanym kąciku, czyli w ogrodzie, gdzie ich rodzice zasadzili krzaki róż. Dziewczynka miała na imię Gerda, zaś chłopiec Kaj. Byli bardziej zżyci ze sobą niż dwa groszki w strączku i nie wyobrażali sobie, że mogliby spędzić osobno choć jeden dzień. W lecie pielęgnowali róże, zaś zimą obserwowali przez okno padający śnieg. Odwiedzali wtedy często starą babkę Kaja, która w świetle płonącego na kominku ognia opowiadała im przecudne baśnie, legendy i inne ciekawe historie. Tak się złożyło, że dokładnie w tym samym czasie diabeł, mieszkający głęboko w piekielnych czeluściach, wyczarował bardzo złe zwierciadło. Wszystko dobre, co się w nim odbijało, robiło się szkaradne, wykrzywiało się, rozmywało lub w ogóle przestawało być widoczne. Zaś wszystko, co było brzydkie i bezwartościowe, w lustrze tym nabierało jeszcze bardziej wyrazistych cech i kształtów. Niezwykle śmieszyło to diabła i jego pomocników, którzy przebiegli ze zwierciadłem cały świat, czerpiąc złośliwą uciechę z odbijania w nim wszystkiego, co dobre, wesołe i piękne. W pewnym momencie jednak służący czarta niechcący upuścili lustro, a ono rozprysło się w setki milionów, bilionów kawałeczków, które wiatr poniósł na cztery strony świata. Jeśli jeden z odłamków wpadł komuś do oka, człowiek ten widział wszystko na opak, albo dostrzegał same złe i brzydkie rzeczy. Jednak największa krzywda działa się wtedy, gdy odprysk lustra wpadł do ludzkiego serca. Stawało się ono wówczas nieczułe i zimne, niczym kawałek lodu. I właśnie kiedyś podczas słuchania babcinej baśni, Kaj podskoczył i krzyknął: „Au! Coś wpadło mi do oka! A, i coś ukuło mnie w serce!” Tak, moi kochani, były to okruchy szatańskiego zwierciadła. Od tej chwili chłopiec bardzo się zmienił. Widział tylko brzydotę i szkaradzieństwa. Zrobił się złośliwy i krytykował wszystko wokół, a jego ulubionym zajęciem stało się przedrzeźnianie innych ludzi. W sercu Kaja znikła radość, a zapanował chłód. Gerda jednak nadal kochała go jak brata, nawet wtedy, gdy się z niej naśmiewał. Nadeszła zima. I Kaj często bawił się, jeżdżąc na sankach po wielkim placu, gdzie dokazywali inni chłopcy.